Cześć, tu Babka z Majcy. W dzisiejszym odcinku zrobimy takie zadanie, gdzie mamy trzy punkty, które wyznaczają trójkąt i chcemy udowodnić, że środek okręgu opisanego na tym trójkącie ma współrzędne minus 1, minus 4, a jego promień jest równy pierwiastek z 10. Zapraszam. Po pierwsze, to zadanie może się Wam wydać trudne, dlatego że pojawia się słowo wykaż, że. A Wy nie lubicie zadań na udowadnianie, zwłaszcza z geometrii czy geometrii analitycznej. Ale ja Wam pokażę, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. I naprawdę to zadanie nie jest najtrudniejsze z tych, które na sprawdzianie będą. Zobaczcie, najpierw o co chodzi w tym zadaniu. Mamy trójkąt ABC. No to rysuję rysunek pomocniczy. A ma współrzędne minus 4, minus 5. B ma współrzędne 2, minus 5. I C minus 2, minus 1. Na tym trójkącie jest opisany okrąg. No to narysujmy okrąg opisany na tym trójkącie, czyli taki okrąg, który zawiera jego trzy wierzchołki. Ok, tu gdzieś jest środek tego okręgu, a tutaj mamy promień okręgu opisanego. Dobrze, i teraz tak. Co to będzie środek okręgu opisanego na trójkącie i co to będzie jego promień? Gdzie go znaleźć? Środek okręgu opisanego na trójkącie będzie to taki punkt, który jest równoodległy od wszystkich jego trzech wierzchołków. Czyli jeżeli ja znajdę taki punkt S, że długość odcinka SA będzie równa długości odcinka SB, równa się długość odcinka SC, to będzie to promień okręgu, ta długość to będzie promień okręgu opisanego, a S to będzie właśnie ten środek. I teraz to zadanie mogłoby być dużo, dużo gorsze, kiedy oni, ci, którzy ułożyli to zadanie, nie podaliby nam, jaki ten punkt znaleźli. Bo oni nam tutaj mówią tak, wykażcie, że ten środek ma współrzędne minus 4, minus 1, czyli sprawdźcie, że ten punkt, ja na razie tutaj piszę znaki zapytania, bo ja jeszcze tego nie wiem, ale podejrzewam, że ten punkt jest środkiem okręgu opisanego. Będzie tak, jeżeli te trzy długości będą takie same i będzie wtedy to długość promienia okręgu opisanego. Kiedy zadanie byłoby dużo trudniejsze? Kiedy nie mielibyśmy tego środka, tylko mielibyśmy polecenie znajdź środek okręgu opisanego na tym trójkącie oraz wyznacz jego promień. To może na koniec ja Wam jako ciekawostkę powiem, jak takie zadanie można zrobić. A teraz zróbmy to. Czyli podejrzewamy, że punkt o współrzędnych minus 1, minus 4 jest środkiem okręgu opisanego. Czyli podejrzewamy, że sytuacja jest taka jak na rysunku. To liczymy długość odcinka SA. Pierwiastek od współrzędnej A, będziemy współrzędne punktu A, odejmujemy współrzędne punktu S, czyli minus 4, minus minus 1, czyli plus 1 i to do kwadratu, plus minus 5, minus minus 4, plus 4 do kwadratu. To jest 9 plus 1, 10, czyli pierwiastek z 10. Długość odcinka SB, czyli teraz od współrzędnych punktu B odejmuję współrzędne punktu S, czyli mamy 2 minus minus 1 plus 1 do kwadratu plus minus 5 minus minus 4 plus 4 do kwadratu. 9 plus 1, 10, czyli to jest pierwiastek z 10. I długość SC to jest pierwiastek minus 2 minus minus 1, czyli plus 1 do kwadratu plus minus 1, minus minus 4, czyli plus 4 do kwadratu. Korzystam tutaj ze wzoru na długość odcinka AB. Jeśli nie pamiętacie, to może powinnam zrobić to na początku. Długość odcinka AB to było tak. XB, czyli pierwsza współrzędna B, minus pierwsza współrzędna A do kwadratu, plus YB minus YA i to do kwadratu. To jest wzór na długość odcinka AB, gdzie A ma współrzędne XA, YA, a B ma współrzędne XB, YB. Jeżeli te trzy odcinki są równe, to znaczy, że jest to środek okręgu opisanego, bo to jest punkt, który jest równoodległy od wszystkich trzech wierzchołków naszego trójkąta i ta długość SA, SB, SC to jest promień. Czyli stąd wynika, że promień naszego okręgu opisanego jest równy pierwiastek z 10. A teraz
To już takie zadanie z gwiazdką. Jeśli nie mielibyście podanego tego punktu S, który jest naszym podejrzanym o to, że jest dobrym, czyli jestem środkiem okręgu opisanego, to czy wiecie, jak w trójkącie wyznaczamy środek okręgu opisanego? Środek okręgu opisanego jest to przecięcie symetralnych boków. Czyli jeśli na sprawdzianie albo na maturze dostaniecie zadanie, gdzie macie trójkąt, macie podane współrzędne wierzchołków i polecenie jest znać współrzędne środka okręgu opisanego, czyli musicie znaleźć symetralne boków, czyli symetralna punktu C, znaczy punktu C, symetralna wychodząca przez wierzchołek C, prostopadła do AB i przechodząca przez środek. I tak samo dla punktu A. I w tym miejscu, gdzie one się przetną, to będzie środek okręgu opisanego. Czyli tak, jakie kroki musielibyśmy zrobić? Pierwsze, policzyć, czyli liczymy symetralną boku AB, czyli tą wychodzącą z wierzchołka C. Dwa, liczymy symetralną boku BC i teraz szukamy punktu przecięcia tych dwóch symetralnych. I później liczymy promień, czyli liczymy długość odcinka, na przykład SA. Czyli tutaj wyjdzie nam ten punkt S i czwóreczka, długość odcinka SA to będzie promień, czy tam SB, czy tam SC, one są równej długości, będzie takie same. Więc tutaj podałam Wam to już jako taka ciekawostka, gdybyśmy to zadanie trochę zmienili, czyli chcieli policzyć środek okręgu opisanego na trójkącie, a mielibyśmy tylko jego wierzchołki. Natomiast to zadanie było trochę prostsze, czyli nie trzeba było liczyć tych symetralnych. Jak policzyć symetralną odcinka, mam nadzieję, że wiecie, a jak nie wiecie, to nagrałam o tym odcinek. Tutaj wystarczyło sprawdzić, że te odpowiednie odcinki, czyli łączące wierzchołek z tym punktem podejrzanym o to, że jest środkiem okręgu opisanego, są równe. Bo środek okręgu opisanego jest równo oddalony od wierzchołków naszego trójkąta, czyli odcinki SA, SB i SC muszą być równe. I wyszły równe, pierwiastek z 10 i to jest długość promienia.